Dzisiaj organizujemy imprezę w centrum miasta, występ takiego zespołu, który sam nazwał się Gangsterzy i Raperzy, albo też inna nazwa, Boża Banda Byłych Bandytów. Dlaczego? Dlatego, że są to ludzie, których przeszłość związana jest raczej niechlubnie, czy z dealerką narkotyków, czy z przeszłością kryminalną. Natomiast są to osoby, które doświadczyły wyzwolenia z tej właśnie, z tych rzeczy przez moc Bożą. Dlaczego ich tutaj zaprosiliśmy? Dlatego, że myślę, że te osoby, czy główny bohater dzisiejszego tego, czy główna postać tego występu, pan Piotr Stępniak, to jest właściwie dowód takiego cudu, który można doświadczyć w XX, XXI wieku, że Bóg może zmienić życie człowieka, nawet takie najgorsze. Ja bym powiedział, że tu się sprawdza nawet treść Ewangelii, tego, co powiedział Pan Jezus o sobie, że przyszedł Duch Pański nade mną, przyto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, abym jeńców wypuścił na wolność. I często ludzie, którzy gdzieś przyjmują narkotyki, czy zajmują się jakoś tam kryminalnymi rzeczami, są po prostu takimi więźniami złych rzeczy. Czasami potem to się przeradza w taką prawdziwą niewolę. No i tutaj ci bohaterowie, którzy będą rapować, będą też muzycznie usługiwać, są takim dowodem na to, że można zmienić swoje życie, jeśli się chce oczywiście. Tłumaczę ci, kolego! Ten świat jest przeklęty, jest on skupiony, a ty, człowieku, bądź uświadomiony. Powiedzmy, co dzieje się na dyskotekach. Młodzi ludzie tańczą po alkoholu i tabletach. Zaczyna się od trawki, chwilowej przyjemności. Później w nich jest coraz więcej porządliwości. Jakieś w kościele w 2004 roku napady na mnie, tak? Miałem nóż na gardle i to było po prostu horror, że tak powiem, z filmu jakiegoś. Ja czułem miłość do tego człowieka, który trzymał nóż na moim gardle, który chciał mi podeżnąć gardło. Ja modliłem się o tego człowieka, a Chrystus zatrzymał tą rękę. I kiedy była po niej sprawa i tak dalej, ja powiedziałem, że ja błogosławię tych ludzi, błogosławię tego człowieka, ja mu wybaczyłem i nie chcę, żeby on szedł do więzienia. Chcę, żeby on poznał Chrystusa i zmienił swoje życie. Razem się radujmy. Cały czas. Razem się radujmy. Bez przystanku. Razem się radujmy. Każdego dnia. Świętując zmartwychwstania ten świat. Jak pan ocenia taki koncert i ideę związaną z tym koncertem? Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. I przychodzę. Bardzo mi się podoba. To jest bardzo dobry pomysł, bo pokazujemy w ten sposób ludziom, że kochamy Jezusa i kim On dla nas jest. Też tak uważam, że to jest bardzo dobry sposób, bo to dociera do naszej po prostu świadomości, tak? W różny sposób. Zapraszam z ciekawości, żeby zobaczyć, żeby posłuchać tutaj świadectw, które będą pewnie później mówione. Myślę, że w dzisiejszym świecie, gdzie jest dużo właśnie problemów związanych z funkcjonowaniem w ogóle społeczeństwa i braku takiej duchowości w ludziach, myślę, że takie koncerty są bardzo potrzebne i pozytywne. Dlaczego przychodzi pani na takie koncerty? Bo ja należę do kościoła zielonoświątkowego w Rubaktowie i mi zdrowie w ogóle. Byłam naukowo alkoholiczka, no nie? Ale Bóg mnie uwolnił od alkoholu i 3 lata dzięki Bogu nie piję, no nie? I żyję po chrześcijańsku, jak Bóg mnie nauczył. I takie spotkania są w Rubaktowie w ogóle, tak? To ja jeżdżę chętnie, no nie? Bo wiadomo, bez Boga bym zginęła, no nie? Bym na Bogu, jak inni ludzie. Bardzo mi się to podoba, już nie raz jestem na takim koncercie. Chodzę pan na takie spotkania dosyć regularnie, jak słyszę. Proszę powiedzieć, dlaczego? Co pan wynosi z takich spotkań? No przede wszystkim Biblię, to co Biblia uczy i to co przykład jaki dają ci ludzie właśnie, bo to jest dzisiaj rzadkością w tym świecie. Jest jedna osoba, która może ci pomóc, Jezus Chrystus doprowadzi cię do domu miłości, do domu czystości, u Jego stóp porzucisz swe porządliwości i doświadczysz prawdziwej wolności. Opowiem wam inną dramatyczną historię, żeby